Jak zaskoczyć przeciwnika w CSGO na 4 sposoby. 3,5 tysiąca łapek w górę. O kurde. Przecież ja nie znam żadnych trików. Co ja... Wiem. Matthew. Inaczej Matthew skill booster. O, jest. Przed tym progiem robicie waszego jump throw'a i po prostu... Aha. Sobie leci. Aha. Praktycznie ci go rzucicie metr. Dobra, dalej, dobra, dobra, dobra. Biorę. Kakujemy tam, to troszkę jest trudne, ale... Dobra, 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 dobra. Następnie. Zajebiste, biorę to do odcinka, kurde. A! Będzie, że podjebano od... A co z tego? Wyświetlenia się liczą. O, dobra. Kolejna część trików w CS-ie, gdzie możecie zaskoczyć przeciwnika. Wbiliście naprawdę ponad 3,5 tysiąca łapy w górę. Znaczy na moment, w którym teraz nagrywam, jest 3,5 tysiąca łapy w górę. Ale zapewne oglądacie to w poniedziałek, gdzie jest teraz pewnie więcej łapek, więc... Nie bijcie mnie w komentarzach, że powinno być więcej trików, bo po prostu na ten moment, kiedy ja nagrywam, jest 3,5 tysiąca lajków, czyli macie 7 trików w tym odcinku. Ale zmieniamy teraz trochę zasady, bo co 500 lajków to jednak trochę trików bym się musiał naszukać i znaleźć i tak dalej. Więc zróbmy tak, 2000 łapek w górę to kolejny odcinek z tych trików, a kolejne 1000 łapek w górę to jest jeden dodatkowy trik do następnego odcinka. Mam nadzieję, że coś takiego wam pasuje, zapraszam was na moją grupę na Facebooku, na fanpage'a, na wszędzie, do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę pod filmem. Naprawdę, jeżeli zrobisz to wszystko, to znajdziesz ciastko dzisiaj, albo dwa ciastka, zależy jak szybko to zrobisz. Ja jestem X i zapraszam was wszystkich do oglądania. Pierwszy trik na dzisiaj może się przydać, jeżeli raszujemy, nie wiem, A czy coś, albo wiemy, że nasz przeciwnik jest w picie. Rzućmy sobie, powiedzmy, takiego smoka przed nas. Stańmy sobie w tym miejscu. Celujmy tutaj, w tą ciemniejszą plamę. Przejdźmy tu, żebyśmy trochę widzieli i rzućmy Mołotowa. Mołotow ląduje idealnie w picie i pali nam po prostu przeciwnika. A jeżeli ewentualnie możemy zrobić coś takiego samego, czekajcie, ja sobie tylko tutaj boty postawię. Zobaczcie, możemy zrobić coś takiego, rzucić sobie tutaj smoka. Wychodzimy najpierw z Naden, celujemy w tą kropeczkę tutaj. To miejsce rzucamy najpierw Nade'a, żeby wszedł, i potem Mołotowa. Żeby CT był po prostu obity. Widzicie, pada praktycznie od razu. Kolejny trik to przeskanowanie pitu, pita, piach, cokolwiek, jakkolwiek każdy kto nazywa. Z pałaców na A stajecie w tym miejscu, jest to naprawdę często używana pozycja przez CT-ków. Tutaj widzicie tą taką, taki cień, tą firankę przed sobą. Celujecie mniej więcej w to miejsce tutaj. Różnie musicie to trochę poćwiczyć, bo różnie naprawdę chodzi, różnie są ustawieni. Celujecie mniej więcej tutaj i skanujecie albo z kałacha, albo z autolamy. A widzicie, możecie naprawdę na bardzo różne sposoby to strzelić, może raz wam strzał wejść, raz nie wejść, raz inaczej cetek stoi i tak dalej, no to wiadomo, to po prostu tutaj jakoś kombinujecie. Terroryści znowu na overpassie, wbijając na bombsite B nie mają innego wyjścia, tylko wbić albo od shorta, albo od monstera. Patrzeć shorta z góry to jest już naprawdę oklepana pozycja, a patrzeć go stąd też trochę słabo, bo was mogą w bardzo łatwy sposób piknąć, ale jest na to sposób, nowa miejscówka można powiedzieć. Tutaj macie te dwie rury kanalizacyjne, podchodzicie do tej po lewej, skakujecie tutaj, blokujecie się troszkę to jakby o nią, skakujecie, patrzycie shorta i macie widok na całego shorta bez problemu, ewentualnie tutaj nie wiem czy możecie przejść troszkę dalej czy nie, no właśnie, bo możecie spaść, więc musicie uważać na w sumie piksele, tutaj możecie wskoczyć na chillu i shorta patrzycie bez problemu. Często obstawionym miejscem przez CT-ków jest to stary samochód, tak zwany, tutaj są teraz beczki i jakaś paleta, ale na Starym Inferno był to samochód tak zwany, gdzie tutaj się CT-ek zawsze ustawia, gdzie w tym momencie widzicie i z apartów terrorystów jest skan na tego CT-ka. Zależy też jak stoi i tak dalej, to naprawdę czasami mogą was dzielić milimetr od tego, żeby kogoś trafić i to zależy od farta, ale jak to zrobić zobaczcie sami. Wchodzicie do apartów terrorystów i tutaj się ustawiacie przy tym kwiatku. Potem mierzycie mniej więcej, jak macie tutaj te jakieś takie jaśniejsze miejsca i tak dalej, mierzycie mniej więcej w to miejsce, tutaj gdzie widzicie na ekranie, jak nie wiecie to sobie zatrzymajcie film. Przesuwacie w lewo, znaczy w prawo, przepraszam, przesuwacie w prawo i w to miejsce mniej więcej skanujecie, zobaczcie.
Ibor jest zabity. Więc jeżeli wam ten skan wyjdzie, możecie dać znać w komentarzu. Bardzo często antyterroryści na B stoją na beczka, przez to jeżeli będziecie wbijać shortem czy też monsterem, będą mieli nad wami przewagę, ale jest na nich prosty mołotów. Ustawiacie się w tym miejscu Feniksie, blokujecie się tutaj, już nie będziecie mogli przejść, więc automatycznie was zblokuje. Tutaj macie takie jakby okienka, tak? W sumie to jest jedno okno przedzielone takimi trzema listewkami, mniejsza o to. Celujecie w pierwszą listewkę od lewej, do góry tutaj na ten, tylko nie tutaj, nie pomylcie się, bo nie tutaj, tylko tutaj. Celujecie i pamiętajcie, o jeden krok za dużo, o jeden krok za mało i ten mołotow wam może nie wejść. Więc tak jak wam mówię, tutaj po tej listewce, mniej więcej na tej wysokości, troszeczkę w lewo, naprawdę odrobinę, idziecie i rzucacie. I mołotow wam wchodzi idealnie tutaj na beczki i osoba tutaj, w którym miejscu by nie była, będzie spalona. Kolejny trik, znowu na Inferno, wchodzicie tutaj do piachu, piach, pit, różnie ludzie na to mówią. Ustawiacie się tutaj na tym rowerze, na przednim jego kole i patrzycie się na Lorda, osoba, która wychyla was nie widzi, Kifi proszę wychyl, a wy macie easy fraga. A jak to wygląda z perspektywy przeciwnika, zobaczcie sami. A przeciwnik zawsze ma mindfucka, bo osoby zawsze się tutaj skradają, patrzą boiler mniej więcej, a tutaj osoba wychyla i zostaje zabijana. Skąd? Nie wiem. Nic? Nie wiem. Kolejny trik będzie na mapie Overpass, gdzie terroryści często wychylają mida albo tak zwany plac zabaw, czy ogólnie idą na mida, czy to longa, czy coś. I antyterroryści wychylają tutaj przez te schody często, ale pokażę wam fajnego boosta, gdzie możecie być przez terrorystów niezauważeni. Tutaj możecie ewentualnie podskoczyć albo kusnąć i tutaj widzicie całe stąd wyjście, a terroryści na to miejsce nie zwracają uwagi. Wybiegający terroryści stąd nigdy nie będą patrzyli tego miejsca, tylko się będą celowali w mida, a tutaj zobaczcie, praktycznie nas nie widać. Dzięki bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że tobie się spodobał i że zostawiłeś tutaj łapkę w górę. I tak jak ci mówiłem na początku, teraz troszkę zmieniamy zasady. Kolejny odcinek wlatuje po wbiciu 2000 łapek w górę. Znaczy ja się biorę wtedy za robienie kolejnego odcinka, bo od razu nie wleci. A każde kolejne 1000 łapek w górę to jest jeden dodatkowy trik do następnego odcinka. Bo naprawdę wbijacie tyle tych łapek, że masakra. Także ja dziękuję ci bardzo za oglądanie i się z tobą żegnam. Piona!